into the jungle. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, ze mną jest Młoteczka. Jestem. My co prawda Don't Starve już sobie nie nagrywałyśmy od jakiegoś czasu, ale to jednak i tak jest przed tym, zanim wy widzicie poprzedni odcinek. Więc wiecie, no się nie jesteśmy w stanie odnieść jak coś. Dobra, lecimy, czy musimy pozbierać mięso i pozbierać drewno. Chociaż wiesz co, skarbie, jak ty chcesz lecieć po kupy, ja nie wiem, czy jak ja nie będę leciała po te... Po czy? Po króliki, czy króliki koło kup gdzieś nie były. Były. To ja pozbieram przy okazji kupy. Czemu nie mamy zrobionej lodówki, pomimo że mamy te irsy? Mogę zrobić? Możesz zrobić, oczywiście, że możesz zrobić. Miałeś do tego jakiś, wiesz, mądry plan. Nie. To może jeszcze, może. Może przy okazji zrobię jeszcze piorunochron. Jeżeli tylko mamy składniki, to może trzeba będzie też pomyśleć o większej ilości skrzynek. A ja w końcu doszłam do tego, dlaczego ja tak bardzo mi zależy, żeby wszystko było jedno obok drugiego. W sensie w zwartej kupie. Bo mam przyzwyczajenie z dodatku, a w dodatku na lato musisz stawiać takie maszynki, które ci rzucają śnieżkami, jak wszystko zaczyna płonąć. I to po prostu ma ograniczony, wiesz, ograniczony zasięg. Dlatego ja tak dbam, że wszystko zawsze, wiesz, w kupie stoi, nie? A to wiesz, nie trzeba daleko sięgać też przy okazji. Jak w ogóle to chyba jestem super głodna, ale to nic. Wiesz, jak jest taka super głodna, nie jestem, nie wiem czemu. Ja zrobię nam piorunochron tutaj. Mam nadzieję, że dobrze go postawiłam. Piorunochronu się raczej nie da źle postawić, on jest tam na ileś kratek, więc... Czy chodzi o to, że pioruny w niego walą, tak? I chyba przez dwie długości tego, co ty widzisz. W sensie dwa razy taką odległość, jak ty widzisz. To good. Dory mi tu łażą jakieś. No to w skrzynce masz tego, Darta, możesz ich... Na mięsko. Dobra. To właśnie jednego płona. A czym się strzela z tego? Ej, ale ten dart był pojedynczy. No. Bo te darty takie są. No, no nie przeszalałam. Ale spoko, ja tu mam jakieś mięsko, będę miała kupy. Zastanawiam, gdzie ty jeszcze... Pod podstawą przetrwania w Don't Starve. Gdzie ty jeszcze stawiałaś pułapki? Tam były. Dobra, to ja narąbię drewna i... Możesz narąbać. Robię nam skrzynię. Mamy mięska z jakiegoś potwora może, co? Wiesz co, no ja przy sobie mam ogólnie mięso, nie? Tylko no... Ja nie wiem, czy ja tam wrócę dzisiaj. No dobra. Jakoś sobie poradzimy. Może... Zapoluję na pająki, jak będę miała wystarczająco dużo drewna. Tak na... Good idea. Mi się wydaje, że jeszcze tutaj były stawiane pułapki. Jeszcze czekaj. Ja to miałam... Tak, tutaj jeszcze są. No i co, i tu się cholery nie złapały. Wyłączyć ściąganie pornoli, bo mnie lago zauruje. Nie ściągam pornoli. Nie masz już na dysku? Po co mam ściągać pornosy? Chciałam zauważyć, że my młotka to co najwyżej je nagrywamy. A w sumie teraz są te wszystkie ciekawe portale od pornosów, więc trzeba ściągać. Nie wiem, nie oglądam, nagrywam. Ja tam czasem potrzebuję troszkę inspiracji. A to już wiem, skąd miałeś pomysł na tamten, no... Odcinek trzeci na RedTube, nasz sobie znajdźcie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Ja zawsze lubiła z przepychaczką do kibla.
wykorzystaną w ten sposób. Nie! To chyba nie ze mną, chyba zła osoba cię kojarzy. Na filmie ci się podobało. Na żadnym filmie mi się nie było takiej sytuacji. Przyczepiłam się przyczepiaczką do sufitu jak na kreskówkach i robiłam to od góry. Fotka, proszę cię, to są YouTuby. No ale jakąś wyobraźnię chyba mają, tak? Natomiast nie wiem, czy aż taką. Oj tam. Możemy ich tak całe życie nie doceniać. Sprawdzę, czy te pułapki może się coś złapało, jak biegły spać i będę wracać na górę. Jeszcze szłomę nazbieraj. Czyli tu zostaje na noc. A ty chyba tam na dole jest dużo słomy, tak. Nie mogę się wysłowić, cholera jasna. Jest dużo, ja ogarnę. A ja nie mam drewna, żeby sobie zrobić ognisko. Ale na pochodnie masz. Tak, ale pochodnie to wiesz, szkoda mi tracić ta trzcina. Nie mam siekierki, nie mam. Dobra. Już nie wiem, jaki jest sens zbierania słomy w momencie, kiedy zaraz ją przypierdzielasz na pochodnie. To zależy, jak dużo słomy uzbierałaś, wiesz. Wiesz, możliwości też są dość ograniczone. Skarbienku, pamiętasz, żeby nie ścinać przy tym, przy domku, nie? Drewno. Tak! Jestem bardzo ostrożna. Kurwa. Kolejny drzewiec w obozie. Oj, tam drzewiec w obozie od razu. Po prostu wstał nisko. Potrzebuję światła, ani ognia. No, będę miała mięska, trochę już mam. Jest okej, okay. Jeszcze się może coś zbierze. Kupujemy dużo kupy. Na farmy. Kup mam przy sobie 5, jeszcze coś może zbiorę, jak będę wracać. Miałyśmy tu gdzieś blisko pająki? Zerknę na mapkę. Ja chyba widzę, że tak nie bardzo. A czy wiesz co, czy ja wiem, czy tak nie bardzo? Jak idziesz od naszego obozu w górę po lewo masz raz, dwa, trzy, cztery kokony. Na lewo od odbytu, nie? Tak. Przez chwilę musiałam się zastanowić, jaki odbyt ty tam widzisz, ale... No nie, po cóż ja to zrobię? Nie spojrzałam sobie, ile jest do dnia, dołożyłam ogień i w tym momencie się, wiesz, dzień zrobił, no. Aaa. Para pa pa pa, I'm loving it. Mały klaun nie sponsoruje tego odcinka. True. Kina powinna się dobrze zastanowić. Z czym? Zanim zrobisz komuś reklamę. Chyba wiesz, najpierw pieniądzory brać, a później reklamę robić. Oj tam. Grzyby! Co ona ma z tymi grzybami, to nie wiem. Ślady koło elefanta. Ale no, jeszcze... On jest tylko w zimie, nie. Czy on jest przez cały rok? On jest przez cały rok, ale trzeba go zacząć szukać, jak chcemy go na zimę. Trzeba zrobić młot, skarbie, i rozwalić główki świnek i zrobić sobie hełmy do walki. Ło, tego triku nie znałam. Widzisz? Jak wbierz w obozie, to pierdyknij młot, i później pójdę pozbieram główki. Będę miała z czego, to pierdyknę. On jest z kamienia i chyba, czy czegoś tam. Ja z takich liny składników... chyba. Co? No, możliwe. Też się robi. Ja już mam prawie staka. Stak wystarczy, nie? A tak. Ja jednak nigdy nie będę polować na pająki słońca. Mam takie lagozaury, że ja nie widzę, co mnie bije i kiedy. Czemu ty masz lagi? Ja tego nie ogarniam. Ogarniam. Ale jest to przykre. Właśnie dostałam rytualny wpierdol. I tak dosyć mocny. Tu się kitraj do obozu, ja już biegnę. Więc ja się nie biję, że tak to ujmę.
Ja wam, moja Abi się nie zrespiła. A teraz! Rychło w czas. Jest teraz zostawiam, czy to coś z moim internetem, czy z twoim. Pozdrawiamy serdecznie, Madzia. Cześć, Madziu. A to ma parcie. Mój kochany SMS o treści, jak tam? Znaczy, jak tam kochana dokładnie. Czekajcie, zrobimy to. Tak. A dobrze, właśnie nagrywam. Niech ma niespodziankę od siostry. Teraz się zastanawiam, czy mi odpisze, czy nie. Znając Magdę, obie opcje są tak samo prawdopodobne. Ja biorę na to, że odpiszę. To wygram, jak zgadnę prawidłowo. Dziki seks. A. Co za bardzo, to co zwykle. Jeżeli cię to pocieszy, to jeżeli przegrasz, dostaniesz to samo. Nawet nie warto walczyć. Nie, szanse masz 50-50, więc wiesz. Wiem, co miałam pierdyknąć. Nie. To ty tam ode mnie chciałaś młot. Tak. Dobra. Chciałam od ciebie młot, a ja już prawie jestem przy obozie, więc zazbierz mi papu. Trzeba te nasze te roślinki ożywić. Czemu nie zjadłaś meatballsów? Nie chcesz? Pozostawiłam tobie. Jedz meatballsy, ja sobie robię 4 mięska. Dobra. I wrzucam rzeczy do lodówki. Fuck. A, bo to dwie liny. Skarbie wkładam do skrzynki trawkę 20. Aż młoteczek. Czemu mi się zrobiło 4 mięsa, mi się zrobił meatball z... Fuck. Nie mam bladego pojęcia. Ale też tak raz miałam, może to musi być jakieś konkretne mięsko. Właśnie nie z królików normalnie działało. Dobra. No to dupka. Kubkę. Kubkę ci wrzucam do tej skrzynki z tyłu. Hej. Odpisała. Hurra, wygrałam. Czekaj, to może ja z takiej kupy zrobię, albo nie. Dobra, ponawożę to. No, lepiej to ponawozić. Bo na farmie rośnie wolno w sumie. Odpis mało. Magdy, super! Ale odpisała, no po prostu. Jest jakiś wyrzeknę tej mojej siostry. Tutaj rzeczy... Co to tak nagle... Aha, to tutaj jeszcze mogę zostawić. Czy ty masz skarbie dzidę? Mam, ale mogę ci zrobić. Nie, coś jest w skrzynce po prostu. Ja i tak nie będę walczyć, to wiesz, nie ma sensu, żebym ja walczyła. Bo jeżeli cię coś przeatakuje, to czasem, wiesz, nie masz wyboru, nie? No jasne. Czy można coś ściąć w tym czasie? Gdzie ty wzięłaś tutaj świńskie łby? Są przy kamieniu do respienia się. Przynajmniej powinny. Zaraz tu luknę. Nie ma ich na mapie? Kuźwa, mam nadzieję, że tam były. I na bagnach mogą być. Skarby, czy ty masz jakieś drewno, żeby palić? Właśnie poszłam troszeczkę nazbierać. O, ja i tak palę szyszkami. No, ja szyszek nie mam. Tylko też pytam. Pędzę. Spoko, jeszcze wiesz.
stworzyć i drzewo zwykłe. A nie, miałam przecież w skrzynię zrobić, to chyba mi nie starczy. Wszystko źle. Musimy sobie zrobić zestaw do szycia i ponaprawiać czapki. Mamy żadnych czapek. Mamy dwie czapki na zimę. One się obie na zimę nadają? Mi się wydawało, że tylko ta jedna. No. Obie są zimowe. No dobra. Na zdrowie, Misiu, na zdrowie. Skarbie, dorzucisz szyszek? Tak z jedną, bo proszę. Ten mój dostaje pierdzielca, jak jest mało ogień. Dziękuję. Prawda? No. Reszt. Dobra, to ja teraz będę lecieć na świńskie łebki. No nie chcę świńskich domków po to rozwalać, mam nadzieję, że tam są. To ja... Sprawdzałyśmy, gdzie prowadzi odbyt? Tak. Odbyt prowadzi na bagno. No idealnie do szukania świńskich łebków. Będę... To ja pójdę w górę i poszukam czegoś do jedzenia. Idź, szukaj. Przyda nam się. W końcu mam porządek, więc mogę. Skarbie, ty nigdzie nie miałaś zęba z tego. A nie mieliśmy. Nie, miałyśmy chyba haundy już, no. Nie? Pamiętam, ale nie widziałam zęba. Mamy dopiero jeden, a nam są potrzebne dwa do zestawu do szycia. Mogą być stamtąd szlak. Boże, to masz postać w tym wianku. Ja nie zebrałam tych nic. Nic nie wygląda. Czy mi tak zjechało to? Okej, znalazłam nawiedzone drzewo i kwiatki nawiedzone. Tego to wiesz, że nie zbierasz, nie? Bo ci sanity spada. Wiesz, że mamy fajnych sąsiadów? Jakich sąsiadów? Postaci... Koni. Bardzo blisko mamy konie. To możliwe. O, są. Dobra. Dostaniesz skarbie ode mnie taką czapeczkę. Jako, że ty masz lagi z walką słabo, to będziesz miała zakaz zdejmowania tej czapeczki. Dobrze. Bo ona naprawdę fajnie chroni. Tam mój duch postanowił skapać konia. No to mam nadzieję, że nie będzie cię to kosztować życia. Na razie nic nie widzę, bo... Mogą mi się lagi ustabilizować. O! Co się dzieje? Abby jest wkurzona na konia i... Tam mu odpuściła. A może i nie? Tak, odpuściła mu, bo dostała łomot. Zawsze coś. Nazwam je kut. Tu się coś złapało, złapało się. Jeden się złapał. Kwiatki. Ja chyba tutaj spędzę nockę. Bieda, dużo lasu i pająków. Może jutro przypoluję na pająki. Ja mogłabym w sumie łopatą pobiegać. Na razie na obiad znalazłam całe dwie jagody w ogóle. No, to już mam jagody, królika, marchewkę. Musimy gdzieś, kurde, znaleźć miejsce, gdzie jest dużo królików i tam napierdzielić pułapek. Trzeba się w ogóle zastanowić, czy na przykład nie byłoby warto, jeżeli masz ochotę jakoś w dzień kolejny skoczyć, wiesz, tam...
Skoczyć skarbie. Tam, gdzie mamy te króliki, tam jest więcej tych królików, żeby tam więcej pułapek nie porobić, wiesz. Można. Bardziej można. Ja cały czas, wiesz, zbieram patyczki, więc tych patyczków będzie troszkę. Może i ze słomą. O, słomy mamy. Ja tutaj też zbieram w miarę możliwości wszystko. Tylko wiesz, na te pułapki strasznie dużo tej słomy idzie, więc... Pragnąć. Robimy dwie pułapki i na razie nie. Spoko, skarbie mam prawie stak przy sobie. A, okej. Okay. No to jeszcze wyciągniemy mi trochę z butów i będzie super. A co ze święta fontanny ci zostało? Tak. Boże. Młotka i święto fontanny. Ja od dzisiaj jestem pogromcą Świadków Jehowy. Czy nie? Nie śmiejemy się ze Świadków Jehowy i z tego, że... Nie, to by było niegrzeczne. Oczywiście, że nie, my się brzydzimy takim zachowaniem. Zdecydowanie się brzydzimy takim zachowaniem. Wręcz gardzimy. Tak. No chyba, że nas obudzą. To wtedy... Ale mimo wszystko, nawet jeśli nas obudzą, to wdawanie się z nimi w dyskusję z czystej złośliwości jest wielce niestosowne i powinniśmy się zastanowić. Ale przecież żadna z nas by tego nie zrobiła. W życiu. Nigdy. Jest. Mam nadzieję, że nie umrę, bo mam super laga, nie widzę co się dzieje, a pająki oblazły Abi. Młotka. Przeżyj. Staram się jak mogę. Tak srogo, że nawet zbieranie przedmiotów z podłogi sprawia mi lagi. Kuźwa, no pytanie dlaczego, czy to... No... Nie wiem, ale tylko z tobą mam takie lagozaury. Po prostu jak ze mną grasz, to twój po prostu internet jest mi z tobą tak cudownie, wyrabia... że chcę przeżywać każdą chwilę z tobą jeszcze raz. O, oczka. To jest prawdziwe wytłumaczenie lagu. No, dokładnie. Ja to aż czym bardzo mnie to dziwi, bo nigdy mi się nie zdarzyło przy hostowaniu, żeby coś było nie tak z moim internetem. Ja już pornosów dzisiaj nie ściągam. A Omek? Tak śpi. No pewnie co zostawi ściąganie pornosów na noc. Pisz? Na 100%. Mamy winnego. Mam nadzieję, że masz gdzieś ognisko i... Nie, po co? Po noc. Znaczy ogólnie to tak, ale mało nie umarłam tylko dlatego, że... Dodawanie do ogniska robi lagi. Masakra. Nie ogarniam tego. Ale mam 7 pajęczynek. To miło. Chcę do skrzyni. Ja się jutro tu przejdę po bagnach. My z kurtem martwią mnie te twoje lagi. I teraz ani za bardzo jak przenieść save'a do ciebie, ani nic. Nie wiem. No, może być problemik. No. Dziwne to. Ewentualnie osoby, z którymi grałam, też miały lagi, ale na przykład postanowiły się nie skarżyć, bo po... Wyłączyłam ci już nawet przeglądarkę. Dziękuję. Proszę. Wiele dla mnie znaczy. Wiem, jak ciężko jest podjąć takie kroki. Wiedziałam, że na bagnach też łebki świnek znajdę. Dobra, tam nie było nic ciekawego. Pójść teraz. By zdobyć dużo jedzeniów. Czy połapię pszczółki? Może skarbie pójdziesz do króliczków, jeżeli masz ochotę? Dobrze. Idę do króliczków. Jak ja słyszę te pszczółki, to mam dzikie czarne wizje, nie? Wiesz, mogę sobie wziąć siateczkę na pszczółki. Tapeczkę na pszczółki.
Tylko to jeszcze trzeba zrobić. Nie mam aż tyle pajęczyny. Mamy 7 pajęczyny. No. To jest mało. Teczka na pszczółki to jest chyba jedna pajęczyna. A nie więcej? Też się teczka też coś koło. Ale mi się wydaje, że jednak więcej, aczkolwiek nie wiem. Mogę się mylić. Pomnij mi, do czego były pszczółki. Do robienia miodku. Do, on... żeby sobie... Miodek cielęczy. Prawda? Jeżeli masz właśnie pszczółki i pozbierasz na bagnach te trawki bagienne, to... Bo jeszcze z dildosów da się robić maść. Ale ta maść z dildosów, do tego trzeba mieć tego... Jak kamienia i proch. Polsku? No, proch, tylko nie proch w strzelnicy, czy tak. Tylko taki proch, no. W sensie popiół, no. O! Aj, mogłam sobie zrobić plecak. Ta młotka. Przecież ty miałaś plecak, bo ile dobrze pamiętam. Nie masz plecaka? Ty miałaś plecak. A to by... Nie, chyba nam mój zabrakło. Trzeba obejrzeć poprzedni odcinek i się dowiedzieć, wiesz? Nie, bo jakby na twój zabrakło, to by mi ci przecież dała swój. Przecież ja cię o dziwo dobrze traktuję w tej serii. Też jestem zdziwiona. Raz, nie zawsze. Mam nadzieję, że one nie mają rui, prawda? Kto? Mają ruje. A. Fuck. Jestem przyzwyczajona do Solis zajebiście szybko biega i ile razy on oberwie przez to, że jest za wolny, to ja pierdzielę. W końcu, gdzie my je rozkładałyśmy, te pułapki? Przecież na ty je widzisz na mapie, kochanie. No właśnie nie widzę ich. No są na dole. Bo ja je minęłam i wszystko jasne. Znaczy dwie masz na zielonej drodze, a resztę masz ten. O nie, mój duch leje się z bykiem. No to radzę ci się przesunąć troszeczkę. Patrzałam na mapę. No dobra, to w takim razie wracam się po te dwie pułapki. Czy po co się wracasz po dwie pułapki? Tam dalej są kolejne. Kurczę, ja mam tylko dwie zaznaczone. Nie ogarniam tej kuwety. Ale spoko, postawię sobie nową. O, taka będę. Kochanie, tak, ty masz, widzisz te dwie teraz? No widzę te dwie. No to cały czas na dół mijasz te pierwsze bizony. I tam jak schodzisz, tam koło tego naszego portalu. Tutaj. Dobra, mam. Ja właśnie tam idę mniej więcej. Tego mojego, bo przecież... Oczywiście, że nie zjadłam tych drugich meatballsów, bo po co? Króliki są głupie czasem. Te króliki od razu zamienić na mięsko, nie? Tak. Nie ma ich co utrzymać w całości. Nie ma sensu, bo i tak wiesz. No dobra. Jeszcze się nie najadł? Czekaj raz, gdy nakarmię Felsdi może. Później nie będzie z nim tyle jaj. O, to jest mięsko z tych. Z tego, o, to spoko. Świńskie czapeczki są z... dupek i liny. Tą króliczka. Kochanie, ty tam dbaj, żeby ci coś, wiesz, w nocy na łeb nie wlazło, nie? Jedna dla mnie. Druga będzie dla ciebie. Dobra, tych pułapek na krótki trzeba więcej ponastawiać. Dobra, jak coś to mam przy sobie jedną na 75, bo ją znalazłam tam gdzieś leżała na bagnach i mam 26 liny. O, znalazłam ślad koło elefanta. No, będzie się można powoli na niego wybrać.
Skarbie z tagliny mamy w tym, w skrzynce. W ogóle trzeba więcej tych skrzynek naczepać. Okej. O, tutaj gdzieś ja idę na górę cały czas, może jeszcze zdążę przed... Ktoś to rób pochodnie, wiesz. Czekaj, 8 to nam nie starczy nam na skrzynkę i tak... Czy jak się... jesteś w obozie, to... No? Kup mi coś do jedzonka. Mam całe 14. To już ci gotuję dwa meatballsy. Dziękuję. Proszę. Takie dochodzenie to ja pierdziu. Nie ogarniam czemu. Pechnę tylko dlatego, że nie mogę dojść. To będzie przypał. Mam nadzieję, że masz pochodnie. Mam pochodnie. To dobrze. I zostawię taką siekierę 2%. Jakby nie mogła podejść do drzewa i go czasnąć, żeby się zniszczyło. Oj tam. Syfisz mi obóz. Dobrze. Bardziej. Ja pierdzielę, chyba zdechnę z głodu tylko i wyłącznie dlatego, że co dwa kroki cofam mnie w ogóle o pół ekranu. Nie. Dojdź do mnie, chociaż skończymy odcinek. Mam nadzieję, że przeżyjesz. Spoko, mam 10 nasionek. Opierdzielę nasionki. No tutaj masz już obóz i masz dwa garnki meatballsów. Dziękuję. Proszę. I załóż. Na instrument. Jaką mam czapę, dziękuję. Proszę. A ja idę walczyć. Miałyśmy kończyć odcinka? A, miałyśmy kończyć odcinek. Okej. Okay. To se powalczyło. Tak się tylko upewniam. Widzicie, jak z nami jest, ja bym jeszcze poszła pozabijać, ale nie. Kończyć odcinek, zakończymy odcinek. Ja sobie tutaj pobuszuję w jagodach, a ty kończ odcinek. Fajnie by było być gdzieś w miarę koło siebie, nie sądzisz? Dobra. Nie, tam. Będą mnie oglądać. Czekaj. Łapaj dziada! Czego ty mu przywaliłaś, że był taki dźwięk? Z różdżki tej podpalającej. Pysznie. Pysznie, bo mamy dwa upieczone mięska z indyka. Nom, nom, nom. Cyk. Dobra! To... Jagódki. Jak ty w tym seksownie wyglądasz? Abi nie... Czekaj, to tańczysz ci na lodówce niczym na róże. Prawie. Peace, my cherry pie. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina ze mną była młotka. Byłam. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.